Witam bardzo serdecznie na obchodach 98. rocznicy Powstania Wielkopolskiego tutaj w Ogórzynie. W imieniu wójta gminy Łużakowice witam serdecznie wszystkich obecnych, witam delegacje poczty sztandarowe, witam tutaj mieszkańców Ogórzyna, witam chór z Ogórzyna. Szanowni Państwo, za chwilę zostanie dograny hymn polski. Bardzo proszę wszystkich o przyjęcie postawy do hymnu państwowego. Hymnie. Dziękuję. Bardzo proszę teraz o złożenie wiązanek pod tablicą upamiętniającą. Bardzo proszę przedstawicieli samorządu, władz samorządowych, wójta gminy Łużakowice oraz radnego gminy Łużakowice. Bardzo proszę panią sołtys Ogórzyna oraz koło gospodyń wiejskich w Ogórzynie. Bardzo proszę delegację Zespołu Szkół w Wszystkim Wielkim. Bardzo dziękuję. I zapraszam wszystkich do odśpiewania tradycyjnie roty wraz z chórem z Ogórzyna. I na zakończenie salwa honorowa na cześć poległych w Powstaniu Wielkopolskim. Pragnę podziękować wam wszystkim, począwszy tutaj pani sołtys, od zespołu śpiewaczego, od pocztą sztandarowym, mieszkańcom Ogórzyna, wszystkim, którzy przybyliście na dzisiejszą uroczystość związaną z 98. rocznicą Powstania Wielkopolskiego. W sposób zamierzony po raz pierwszy przenieśliśmy te obchody u was, jak i te w Łużakowicach na godziny wieczorne, licząc na to, że udział mieszkańców w tej uroczystościach będzie większy. I myślę, że w następnych latach będzie to tak też organizowane. My jako mieszkańcy tutaj, miejscowi,
jesteśmy wręcz zobowiązani do tego, żeby sobie, jak i innym przypominać o tej ważnej dacie, o tym ważnym wydarzeniu. Stąd jeszcze raz Wam wszystkim dziękuję, że wzięliście udział. Poprosiliśmy też tutaj Pana Marka, żeby tą uroczystość nagrał i zamieścimy krótki filmik na stronie internetowej gminy, a więc ci, którym się nie chciało przyjść z różnych powodów, to mogli to obejrzeć poprzez internet w domu. Ważne też jest, aby sobie uświadomić, czy przypominać, że Powstanie Wielkopolskie było zrywem przeciwko państwu pruskiemu. A więc nie było przeciwko nieprzeszkadzającym nam Polakom, Niemcom, którzy tutaj mieszkali na tych terenach. To nie była wojna przeciwko sąsiadom. To było wystąpienie zbrojne w sytuacji najbardziej korzystnej historycznie, jaka się zdarzyła, przeciwko państwu pruskiemu. W sytuacji takiej, kiedy cesarz opuścił Niemcy, Niemcy były w stanie rewolucji i żołnierze Polacy wracali z frontu, uważając, co było oczywiste, że jeśli cesarz ich opuścił, to oni mogą opuścić armię pruską, bo nie są już związani przysięgą składaną cesarzowi. W tym powstaniu trzeba też pamiętać, że jeśli to był zryw przeciwko państwu pruskiemu po to, żeby Wielkopolska się wyzwoliła, to był też drugi cel tego wystąpienia. Przyłączenie Wielkopolski do pozostałej już wolnej Polski. A więc to przyłączenie było wielkim wkładem Wielkopola w zwiększenie potencjału, umocnienie Rzeczpospolitej. To nie tylko chodziło, podkreślam, żebyśmy my byli wolni, bo myśmy nie tworzyli własnego państwa, tylko myśmy chcieli się wyzwolić i przyłączyć, a więc wzmocnić państwo polskie, powstające. Więc to też bardzo istotne, żeby o tym pamiętać, jak to był ważny, wielki wkład Wielkopolan w odbudowę państwa polskiego. Mówi się o tym, że powstanie jest doceniane czy rozumiane w pozostałych częściach Polski, a więc my tym bardziej nie powinniśmy o tym powstaniu pamiętać. O tym powstaniu powinniśmy pamiętać. Dzisiaj się kończą te uroczystości związane z powstaniem. Były w Kłusku Górnym, były w Oszakowicach, w Zbarzewie, ale także zostały uroczyście złożone kwiaty na grobach powstańców, czy na grobie powstańców w Więźniczycach Kościelnych i na grobach Użyckich. Ja dziękuję też bezpośrednim organizatorom dzisiejszej uroczystości, a więc panu Mariuszowi Szymskowi, panu Sołtysowi, wszystkim, którzy wspomagaliście te osoby, aby tą uroczystość zorganizować. Dziękuję jeszcze raz Wam za udział. Życzę Wam w 2017 roku wszystkiego dobrego. Na najbliższy okres, aby zima za bardzo na mnie doskwierała, to jakie sobie damy radę. Dziękuję za uwagę.